No, witajcie serdecznie. Dzisiaj dwie ważne wiadomości. Myślę, że będziecie z nich zadowoleni. O co chodzi? Generalnie w odpowiedzi na nasze zapytanie Orlen Chess poinformował, że obecnie trwają prace przygotowawcze do przyłączenia do platformy roamingowej oraz wdrożenia kart RFID, ale dla użytkowników flotowych. Więc nie będzie to dla użytkowników osobistych, prywatnych osób, ale na razie dla użytkowników flotowych, którzy jeżdżą po całej Europie i chcieliby skorzystać z sieci partnerskich. I to będzie, że tak powiem, zrealizowane w roku 2023. Taki jest plan. Więc jeszcze, że tak powiem, to może być w lutym, no może to być w grudniu za rok. Zobaczymy. O co chodzi z tym roamingiem? Fajnie to wytłumaczyła strona Greenway Polska na swoim blogu. I teraz tak. Najpierw opisuję, czym jest ten, w czym tkwi problem. Jednym z największych problemów użytkowników aut jest brak spójnego systemu między sieciami różnych firm. To zauważamy. I brak możliwości skorzystania z każdej dostępnej stacji, która jest, że tak powiem, czy w Belgii, czy w Hiszpanii, czy w Niemczech. Wiadomo, nie każdy jest zarejestrowany u wszystkich operatorów za granicą, a posiadanie 15 na przykład kart RFID jest utrudnione. No i tu wchodzi właśnie ten roaming, który Greenway już ma. Inne sieci powoli uruchamiają, bodajże Elocity już uruchomiło, ale kolejne będą wchodzić. No i właśnie Orlen, dość duża sieć. W Polsce, oni w Niemczech też będą rozbudowywać stacje ładowania. Co to jest? To wygodne ładowanie na stacjach innych operatorów za granicą, bez zbędnych komplikacji i konieczności rejestracji u kolejnych operatorów. Czyli tak, jak jesteście zarejestrowanymi już w systemie klientami Orlena, teraz będzie Greenway, to możecie korzystać z sieci innych operatorów za pomocą tej karty, którą wam wydała na przykład Greenway czy Orlen, czy Holocity. No i będzie można skorzystać w tam różnych abonamentów, będzie taniej i że tak powiem, kto więcej korzysta, to prawdopodobnie będzie miał jakieś tam rabaty. No, z tego co widzę, to Greenway ma 22 państwa już jakby w tej sieci roamingowej, w tym Austria, Szwajcaria, Słowacja, Niemcy, Holandia, Rumunia, Wielka Brytania, Albania, Słowenia. To się po prostu włącza w aplikacji w filtrach i to już po prostu jest tam działające. Natomiast wiem od innych użytkowników, że to nie zawsze super działa, ale generalnie jest to krok w dobrą stronę i fajnie, że Orlen też to idzie, bo on ma dużą sieć nie tylko w Polsce, ale i za granicą tych stacji jest bardzo dużo, jest dziesiątki, setki tysięcy, więc jeżeli by podpisał umowę z różnymi operatorami, byłoby super, bo byłoby to uzupełnienie Greenwaya. A druga z ważnych wiadomości, to jeżeli sobie zobaczymy na mapę Polski, naszego pięknego kraju i Podkarpacie, to jak widzicie, troszkę jest słabo, jeżeli chodzi o stację DC w Bieszczadach. Ale najważniejszą wiadomością jest to, że PowerDot w miejscu piastowym uruchomił już po odbiorze UDT stację ładowania i można się ładować. To są zdjęcia z Plugshare z 16 września, czyli z wczoraj. I regulamin, instrukcja obsługi. Tak wygląda ta stacja, jest CC7 i Type 2 z boku. O, to jest przy takim no, centrum handlowym. I generalnie powiem wam, że jeszcze na stronie forum elektrowozu wyczytałem, bo jeden z użytkowników VWIR poinformował właśnie, że się z sukcesem załadował tam. Moc 93 kW przez 2,5 minuty, także prawdopodobnie to już zostało uruchomione i można korzystać, więc na mapie na południu od A4 pojawiła się superstacja DC, dość szybka. I myślę, że to jest fajna baza wypadowa w Bieszczady, jeżeli ktoś ma samochód z mniejszym zasięgiem, z mniejszą baterią. Tutaj powstaje w Sanoku stacja Greenway, nie wiem dokładnie gdzie to, ulica Lipińskiego 3 prawdopodobnie. No to będzie jeszcze lepiej w każdym razie i tu chyba w Krośnie jeszcze Greenway powstaje, z tego co się udało mi dowiedzieć, tak. No, ale w każdym razie będzie ta biała plama tutaj bieszczadzka, że tak powiem,
południowe Podkarpacie będzie tutaj już zagospodarowane i ta stacja dużo pomoże. Oczywiście są tutaj jeszcze stacje AAC różne. Przy Solinie też, przy elektrowni też jest fajna AC. Przy hotelu bodajże którymś, tak. No ale tak, to są jeszcze te agroturystyczne i prawdopodobnie takie nieoficjalne, niepozaznaczane. W Przemyślu też prawdopodobnie Greenway planuje coś, ale jeszcze nie ma jakichś informacji, więc tak to wygląda. Wszystko, że tak powiem, idzie do przodu. No, myślę, że za rok, za dwa to tych stacji będzie o wiele więcej. Jeżeli chodzi o PowerDot, to jeszcze się buduje stacja w Miechowie. Też będzie 250 kW. Ktoś tu już jakieś zdjęcia dał. W każdym razie to będzie fajna też baza wypadowa z Krakowa na Warszawę, bo tutaj między Jędrzejowem a Krakowem nie było praktycznie nic takiego szybkiego. I tyle chyba z takiej informacji, więc myślę, że elektromobilność się rozwija. Zobaczymy, jak będzie z cenami prądu, ale myślę, że trudne chwile i tak przeżyjemy. Pozdrawiam Was. Cześć.